Koszykarze SMK nowy sezon zaczęli z wysokiego C. Do Lubina przyjechała czołowa ekipa rozgrywek. Dzisiaj gramy z Oleśnicą, zespół, który dwa lata temu był mistrz trzeciej ligi. Nie mieli w Dolnym Śląsku nie mieli żadną porażkę i grali w drugiej lidze PZ Kosza, a finansowo zatrzymali się, mieli finansowe trochę problemy i wracają na starą drogę, żeby wrócili do drugiej ligi. Cele na nowy sezon Lubinianie mają ambitne. W ekipie SMK doszło do zmian kadrowych. Nowy zawodników tu jest zawodnik Mateusz Turczak, który grał w PG Turów z Górzelec ze mną. Też Krzysztof Skiba, on grał drugie lizy, ale miał przerwę rok przerwy, także rozgrywający. Po zaciętym meczu Lubinianie z Oleśnicą wygrali 89-84.